Siemka kochani, witam z mojej kochanej Warszawy. Bardzo duże zainteresowanie było i bardzo, bardzo się cieszę moim zdrowym odżywianiem i chcieliście przepis na mojego omleta i nie tylko. Więc na omleta mogę Wam zdradzić, bo on jest akurat nie z tej diety, co teraz mam rozpisanej przez dietetyka, tylko przez dawno kiedyś, jak byłam gruba, chorowała na tarczycę, wziąłam sobie trenera personalnego i pani Ola, którą pozdrawiam, dzięki niej schudłam 15 kg, to właśnie ten omlet był w tej diecie. Jest bardzo lekki i bardzo syty, bardzo na długo starcza. Tak, a dzisiaj jem go często, bo jest bardzo dobry, ale dzisiaj właśnie niestety już wracam z mojej kochanej Warszawy do Wałbrzycha, więc muszę się syto najeść, więc zapraszam. I powiem teraz, co do czego będzie potrzebne. Na pewno będzie potrzebny do gotowania garnek na parze, który też proszę, żebyście sobie kupili. Bardzo dobra sprawa. Tylko dam was bliżej, będę podchodziła ciągle. Tylko że ja na przykład teraz będę musiała go umyć. Nienawidzę być naczyń, ale naczynia to jest też rehabilitacja na moją rękę po operacyjnej piersi, więc naczynia trzeba być. Zależy też, jakie lubicie mleko, czy kokosowe, czy migdałowe. Mi zostały te jeszcze, ten jest spoko, kokosowy. Ten z migdałowym to różnie jest ciężko, bo ja mi się bardzo smak zmienia po chemii i jeden mi smakuje, drugi nie smakuje. Ostatnio kupiłam chyba 4 na próbę, jeszcze jeden mi został, ale ten poprzedni był bardzo pyszny, ale zapomniałam, jak się nazywam, mam na laptopie zapisany, to wam wrzucę w komentarzu. Na pewno będzie potrzebny duży talerz na omleta i jabłko. Nie, przepraszam, do omleta nie, co ja robię? Co ja w ogóle gadam? Omlet przecież się umyć. Ja wam mówię o owsiance i o omlecie. Bo o owsiankę też pytają. Do owsiankę też mogę podać. Dobra, jajka. Będą potrzebne. Akurat jestem w Warszawie. Byłam na placu Mirkowskim kupić w hali jaja z kury, bo jestem daleko od Wałbrzycha, więc pani Ani nie ma. Nie ma jajek od pani Ani. Zostały mi tylko 2, ale do omletu będą potrzebne 4. Tak było w przepisie. Więc 4 jajka, kochani. Jabłko, płatki owsiane. Gdzie one są? Spakowana już, to tak. Warszawy. Kurde. Ale jaja. Dobra. Są. Płatki owsiane. I też na czym lubicie smażyć. Ja polecam olej kokosowy. Bardzo dobry. Nawet używa się też go no, jako kremu do rąk i bardzo zdrowe jest. No. Cera te, Justiny Timberlake, Rihanna robią ten. Piją wodę kokosową. Bardzo zdrowa, ale okropna. Niedobra w smaku. Okej. Muszę umyć garnek teraz. I jabłuszko, pamiętajcie, mocno trzeba umyć jabłuszko. Ciepłą wodą, żeby wypalić bakterie. Jabłuszko też trzeba obrać, umyć garnuszek. Taką tą się wezmę do tego, do smażenia omleta. A, i kupiłam tą. O nie, nie mam czym wycieć.
Już opuszczam apartament, wszystkie ręczniki papierowe poszły. Już mam tą... patelnię kupiłam, piękną patelnię kupiłam, taka super na naleśniki, ale na omlety też idealna. Więc patrzcie, zarąbista. Makro kupiłam za 3 dychy chyba, a tak super się smaży, polecam. To patelnia do naleśników, jak ja jem omlety codziennie, to... Umyć trzeba łyżkę tą. O! Dzisiaj bez montażu, więc jak zwykle standardowo nie będę przycinała. Będziecie wszystko widzieć jak ogólnie. Dobra, garnek muszę umyć, bo zaraz w ogóle muszę opuścić ten apartament i ja nie wiem teraz o co chodzi. Zaraz mi ręce wypali tu od tego płynu do naczyń. Dzień dobry, rękawiczki. Jeśli chodzi o mycie płynem do naczyń, to nie używam. Płyn do naczyń robię sama, kolejna ciekawostka. Dlatego tutaj, żebym nie zapomniała, jak się będę pakowała, zabrać cytrynę. Płyn do naczyń robię sama, bo mnie dusi wszystko takiego chemiczne. Mnie dusi. Jeszcze gotować to pomyję. Dodaję ten sok z cytryny, soda oczyszczona, woda i tego, i ocet. Perfekta płyn. Zresztą do wszystkiego, soda oczyszczona, do wszystkiego w domu, żeby czyścić, nie wali, bo tam chemia mnie duszę się. Jest super po prostu. Także polecam. Najlepiej to bym chciała mieć zmywarkę, bo zmywarka jest oszczędna i mało wody zużywa i tego. Kapsułkę wrzucisz i już nie, to nawet nie masz kontaktu z tymi. Tak jak teraz będzie mi wypalać ręce, a rękawiczki muszę co chwilę zakładać. Także coraz mniejszy kontakt mam z chemą, bo mam tyle jej w sobie. Więc bardzo to mi wychodzi na dobre i już tak chcę, żeby zostało do końca życia, łatwiej mi się żyje wtedy. Okej, okay. Gdzie jest pokrywka na garnek? Ojej. Zobaczycie, co się dzieje i tak mam tą dietę i tak takie ciężkie problemy ze skupieniem się i w ogóle, żeby zrobić jakieś posiłki i potem tu coś przypalę, tu coś pół dnia gotuję, pół dnia myję gary, pół nocy. I tak wygląda codziennie mój dzień. Przez te takie braki skupienia się. Okej, okay. Garnek mamy umyty. I tu będziemy gotować jabłko na parze. Tak, jabłko możecie sobie... Ja tak robiłam, jak byłam zdrowa. Jabłko do omleta możecie sobie zetrzeć na tarce, obrać zetrzeć na tarce, bo ja tak robiłam, jak byłam zdrowa, posypywałam na omleta. Ja teraz już się tak nauczyłam, bo na parze, ja gotuję jabłko na parze. Jak chcecie, potem taka papka wychodzi, to pokażę wam. Dobra, obieram jabłko i tako, wlewam wodę do garka. Wlewam wodę do garka, żeby to jabłko ugotować, nie? Troszkę wody, żeby się tego... Tam dużo mi niepotrzebne. Wlewam wody. Na to daję ten drugi garnek, nie? Od tego na parze. Zakrywam. I stawiam na tym. Stawiam na... Tutaj na kuchence.
Na kuchence stawiam, odpalam. Ok, i teraz tak, tu mam patelnię do omleta. Dobra, niech się gotuje. I teraz tak, obieram jabłko. To, mamy teraz trochę czasu. To powiadajcie coś ciekawego. Chciałam powiedzieć, że tamta dieta, co wtedy byłam zdrowa, jeszcze, znaczy no chora na tarczycę, ale leki miałam dobrane i poszłam do pani Oli właśnie, trenerki personalnej, do Yatumi Fitness. Mi rozpisała dietę, ćwiczyłam. Kurde, top model, 15 kilo schudłam. Ale był wtedy, a później znowu coś tam zaczęłam żyć i tak nieregularnie i w ogóle dieta bardzo wymaga dużo czasu, poświęcenia, ale nic nie przychodzi samo. Ja tyle się napracowałam, nadal pracuję nad sobą. To nie jest tak, że mówiąc, że ktoś przytył czy coś, to ludzie są teraz tacy opuchnięci, tacy sztucznie opuchnięci, nie grubi, bo tylko opuchnięci tacy od tych wszystkich chemii, nie? Ja też taka byłam, taka woda stoi w człowieku, takie opuchnięty jest. I to nie jest, żeby kogoś obrazić, ale to dla ciebie, dla twojego zdrowia. Jak będziesz, jesteś tym, co jesz. Bardzo mądre słowa. Albo na przykład ja bardzo lubiłam słodycze, to do tego. Zobaczymy, ile w ogóle zajmuje mi robienie omleta. Pół dnia będziecie ze mną siedzieć. Ja kocham słodycze na przykład. Znaczy kocham, teraz w ogóle zmieniło się wszystko też. Czekolady gorzkie nie lubiłam. I znowu lubię. Znaczy, zaczęłam lubić, no. Jest bardzo zdrowa, ma dużo żelaza. Myślę, gorzką czekoladę nigdy w życiu. Jadłam te z marketu, te jakieś tam batoniki Raffaello. Teraz jak spojrzę na etykietę i mój raz mówi, nie jest tego, Paulina. Jest cała tablica Mendelejewa. I nie chcę już tego. Nie, guma do rzucia wszędzie, w cukierkach patrzyłam. Nie mogę nic. Organizm mądry odmawia. Słuchajcie też, co wam organizm dyktuje. On daje znaki na przykład. Jak ja miałam początki tarczycy, to też mi mówił, że długo spałam, byłam taka opuchnięta. I mówił, Paulina, ja chcę dietę. Ja chcę zdrowo się odżywiać, ja chcę pójść spać. Pójdziemy spać. Do niczego się nie zmuszać. Wszystko robić tak dla siebie, żeby dobrze się czuć. Okej. Ja przekrajam jabłko na takie mniejsze części, żeby się szybciej ugotowało. Wycinam te. Nie mogę tych mieć. W środku tych takich, jak one się nazywają. Co drażnią żołądek. To. Wycinam wszystko z jabłka, to co się da, oprócz tych, bo jak mi siądzie na żołądku, to będzie kaplica, będę się męczyć. Coś źle zjesz, czy coś, nawet samo z siebie. Ból żołądka i innych rzeczy już nie będę teraz mówić, żeby was obrzydzać przed śniadaniem, ale naprawdę człowiek się męczy, więc lepiej zapobiegać teraz za młodu, niż na stare lata łazić, być gorzkniałym emerytem. Tak jak wczoraj na Złotych Tarasach. Takiego niemiłego pana spotkałam w Rzeszowie.
aż mi pociągnął pozytywną energię, mówię, uciekam od niego. Masakra. Jak można być? Nie chcę być taka na stare lata. Okej. Okay. Czekam, aż woda się zagotuje i rodzynki jeszcze. Rodzynki. Rodzynki też gotuję na parze. Najlepsze są rodzynki od pana Marka. Kiedyś uważałam, że z bakalandów są bardzo dobre, ale teraz no tak mi walą opakowanie plastikowym, że u pana Marka na starego niku warzywno-owocowym pan Marek ma zarąbiste. Nie takie ciemne, tylko takie pomarańczowe, to wam pokażę też kiedyś. Dobra, to ta woda się już gotuje. A jeszcze trzeba tego. Masakra. Dobra. Przesunę was. Widać coś. Woda się gotuje. Wrzucam jabłko na parę. Do tej górnego. Rodzynki zastępują słodycze, więc jak ktoś lubi słodycze, to rodzynki zastępują. Oczywiście ja tam na tych dzieciach pani olży jedną łyżeczkę. Oczywiście się twardo trzymałam wszystkich tych, dlatego tak schudłam. Ja to tam walę ile tam chcę. Nie zaszkodzi. Ja lubię dużo rodzynki. Można też sobie tu posypać cynamonem. Albo dopiero, jak będziecie podawali już. Ok, jabłko się gotuje. Teraz będziemy robić ciasto na omleta. Biorę sobie tego. Mam tutaj taki kubeczek. Nie wiem, jak lubicie trzepać. Czy trzepaczką, czy tym. Czy blenderem? Ja będę trzepała blenderem, zawsze go ze sobą mam. Blender bardzo dobra sprawa, polecam. Można z tego koktajle robić i wszystko. Dobra, to zaczynamy. Jak już mówiłam, mi zostały tylko dwa jajka, że wyjeżdżam to tego. To muszę mieć tak... gdzie tu was dać, żebyście widzieli. Tak mi zostały dwa jajka, więc muszę je zużyć. To już poprawiam tu telefonik. Więc wy pamiętacie, cztery białka jajek. O kurde. Nie, coś mi się stało z tym statywem. Dobra. Tego widać? Tego. O. No. Oddzielamy żółtka od białka. Au. Tego. I takie cztery są, oddzielcie, nie? No. A jak ktoś lubi, można dodać jedno żółtko, załóżmy, nie? Ja dzisiaj chyba z dwóch jajek zrobię, bo skoro mam tylko dwa jajka. No, a wy pamiętajcie, oddzielacie sobie. Cia. I już, i tak cztery, nie? A ja chyba sobie zrobię dzisiaj z dwóch. Tak. I dodajemy teraz tak. Dodajemy dwie łyżki płetek owsianych do tych czterech, nie? Białek. Ja dodam, pamiętajcie, że płatki owsiane są bardzo zdrowe, ale zawierają bardzo dużo błonnika, więc trzeba dużo wody pić. Ogólnie codziennie trzeba dużo wody pić, ale podczas owsianych płatek trzeba dużo pić, bo mają dużo błonnika i trzeba, żeby się rozpuściły w brzuszku, bo jak tak zapęcznieją, to też to nie jest za zdrowe.
Ja wrzucę troszkę dzisiaj, bo ja też dużo nie mogę płatek owsianych, bo nie mają dużo błonnika, przyszedł te latki, że łądek już nie jest taki zapekowany. Krowy z czterech to takie dwa. I łyżki, ale tak to tego. No i co? Można dodać od razu olej kokosowy do środka, żeby się tak fajnie smażyło. Albo na patelnię. Ja dam do środka. Jedną łyżeczkę się daje ogólnie do smażenia, żeby nie za dużo też. Przepraszam, ja to daję te dzisiaj mniej troszkę, bo mam mniej, nie? No. Tak o. I teraz trzepiemy. Będziemy trzepać. Okej, chyba mu wystarczy już trzepania. Dobra, odkręcamy to. Nie, przepraszam, najpierw od kontaktu. Później odkręcamy to. Przepukujemy. Oczywiście to. To przepukujemy, nie to w dół, bo tu prąd idzie. Au! Przepukuła. Dobra. Trzeba pakować blender, bo... Nie, jeszcze nie, bo będziemy robić koktajl. Okej. Muszę nagrzać jeszcze patelnię. Będę musiała. Robimy omlecik. Patelnia już się nagrzała. I wylewamy. I rozlewamy na całą patelnię. Jak pięknie pachnie. Mauro Picotto. Nie iguana, tylko ta druga.
kardamon. Cynamon mielony jeszcze do przyprawy lub mówiłam, do garnuszka można wrzucić wcześniej. Pięknie pachnie wtedy na całą chałupę. Ja robię raz tak, może jeszcze z Wami zrobię kiedyś. Ok. Omlet się smaży. Ja chciałam powiedzieć, że jeszcze mam jogurt naturalny mi został i chyba zrobię z tego koktajl, to też Wam pokażę. Na placu Miejskim w Warszawie kupiłam. Rozmroziłam też dzień wcześniej maliny i jagody i truskawki mrożone, bo teraz nie ma tych sezonu na truskawki. Tutaj też mam serwatkę od pani Ani. Też bardzo zdrowa serwatka jest. Pół szklanki dziennie piję. Serwatka działa tak jak antybiotyk. Jest tak dobra i zdrowa. I powiem Wam, piję po pół dziennie szklanki. Na dwa tygodnie się trzyma w lodówce taka serwatka. Też polecam. No, zrobimy koktajl. Mam jogurt naturalny, ekologiczny akurat. Nie od pani Ani, ale z tego. Jak to się mówi? Z uprawy ekologicznej kupiłam na targu Mirkowskim w Warszawie. I mam mango jeszcze. A nie, jeszcze banany mi zostały. Banany Chiquita. Banany Chiquita. Takie jak na tym. Jadłam na Silence. Na Silanciela. Trochę mi się stegowały, ale nic się nie stanie chyba, bo nie powinno się jeść takich owoców. W trakcie chemioterapii. No ale co zrobię? O, zapomniałam umyć. Będę musiała ręce umyć. Będziemy robić koktajl. Tego. Ręce muszę umyć. Wkroję tego. Mój nos, czuję, że już omlet mi się przysmaża. To czekajcie, teraz trzeba zrobić. Szybko pokroję tego banana. Na, albo do miski wrzucę. Bo już omlet mi się smaży. Mój nos czuje, że się przypala. Jak zrobić, żeby dobrze obrócić? Nie będę ryzykowała, nie będę obrócała. Robię tak o. O nie, źle zrobiłam! Powinnam na drugą stronę dawać. To tak o. O, sorry, powinno być odwrotnie. Ale dowaliłam, na talerzu chciałam przyrzucić. Ja pidole, ale hardcore. Dobra, mamy to. No i tak to jest w tej mojej kuchni, nie? Okej, robimy koktajl. Cia. Bananka króliczy.
jogurt od miłego pana z placu Mirowskiego w Warszawie. Cia, cia, cia. Jeszcze mango mi zostało i nie wiem, czy go wkroić, czy dzisiaj zrobić sobie ryż, jak wrócę do domu. I nie wiem. Może wkroję też, czy nie? Albo nie, zabieram do domu. Zrobię sobie na wieczór ryż z mango i marynarkę. Zabrałam tyle rzeczy do Warszawy i... Dobra. Ja w Wałbrzychu kupuję truskawki od takiego miłego pana i maliny, który ma piękne maliny truskawki, bo tam zbierają przez lato i potem mrożą, nie? No. A i tego, i tak ja od niego biorę. A teraz jestem w Warszawie, nie wiedziałam, gdzie takie kupić ładne. Kupiłam z Horteksa mrożone. To ładujemy. Jadogi, tak jak Iza mówi, jadogi. Moja koleżanka pozdrawia Misuśkę z Wrocławia. Pierogi z jadogami. Truskawki, tylko jakieś takie dziwne wyszły one, czemu? Nie wyglądają zachęcająco niektóre. Tylko też nie można zawalić za dużo owoców, bo... Ten będzie dla mnie bynajmniej, ale fajny soczek wyszedł. To omlet się przysmaża jeszcze tylko. Dobra, wpierdzielę wszystkie. Najwyżej coś mi się stanie. I dla smaku dodaję troszkę kurkumy, bo nie za dużo. Szczypę. Nie, przepraszam, 1/3 łyżeczki ma być, ale ja nie dużo lubię.